what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. No hej, kochani. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj idę odkręcić wodę. Z węża, bo z węża, ale będzie woda. To już dużo. Mam zamiar dzisiaj posadzić sosny. I muszę te sosny namoczyć w wodzie przed posadzeniem. No i muszę mieć wodę, żeby je podlać. Więc już teraz ryzyk, fizyk, co będzie, to będzie. Ja no wiadomo, że przed odjazdem, wyjazdem będę zakręcać tą wodę. Jestem w ogóle ciekawa, bo dawno nie byłam w tej części. Że zobaczymy, co z tego wyniknie. Chwila prawdy. Poszło. Idziemy szybko na zewnątrz zakręcić. Leci woda. Od do konia. Uhu! Dobra, starczy. Muszę wiaderko nalać, namoczyć te sosenki. I dzisiaj plan jest jaki? No właśnie, muszę posadzić cebulę. Muszę... Och, no przepraszam. Przecież zacznijmy od najważniejszej postaci w dzisiejszym odcinku. Przywitajmy się z utęsknionym Teodorem. On nie ma nic innego w głowie niż piłeczka, więc nie spodziewajcie się jakiejś interakcji. Tam jeszcze muszę mu pokazać, gdzie ona poleciała, bo tak, mówię, on ma mały murzek, on nic nie wie. Dobrze, więc muszę jeszcze posadzić cebulę. Dzwoniłam dzisiaj do zakładu utylizacji, do Ekowisły. No i dowiadywałam się o przekompostowaną ziemię, ponieważ mało mam kompostu, muszę sobie dokupić. Problem polega na tym, że muszę mieć przyczepkę, bo normalnie w workach to mają, a tutaj do tej Ekowisły mam najbliżej, więc chyba poproszę tatę, może pojawi się w jakimś odcinku, namawiamy tatę, co? No i muszę go namówić do tego, żeby podjechać przyczepką, no i oni tam po prostu ładują to łychą. Jest ograniczona ilość, nie mają dużo tej ziemi przekompostowanej, także no chyba, że worki na przykład. No oczywiście wszystko Wam pokażę, jeżeli tam jakoś dotrę, to na pewno będzie w jakimś tam odcinku. Tymczasem, aha, no bo po co ja tam, no poszłam tam, chciałam Wam pokazać i wróciłam tutaj. Jak idę i gadam, to niedobrze wychodzi. Tak jak będę sadzić sosnę, to będę rozmawiać z Wami dalej. Tymczasem muszę zrobić sobie herbatkę. Ha! Niesamowicie cudowne uczucie. Woda. A i co jeszcze jest fajne? Mam toaletę. I o dziwo toaleta przetrwała, pomimo tego, że została woda normalnie w środku. No, ale jest okej. Okay. Tutaj do choineczek. Jep. Daj sobie spokój z tą piłką. Czubku. Pewnie zastanawiacie się, gdzie ja posadzę te sosny. Jest ich ponad 20 sztuk. Napijcie się sosenki. No zobaczycie gdzie. Cierpliwości. Teraz niech one sobie tutaj postoją, niech się napiją tej wody. A my w tym czasie pójdziemy posadzić cebulę. Coś tam w grządkach porobić. Dobrze, przejdźmy do konkretów. Jakiś plan, którego oczywiście nie mam. Ale improwizacja to moje drugie imię. Muszę się trochę warstwowo ubrać, bo jak coś robię, to mi gorąco, jak przestaję, to mi zimno. I tak wiecie, o co chodzi. Widzę, że ładnie mi czosnek już wykiełkował. No i teraz muszę zrobić miejsce na cebulę. Cebula w ogóle jakaś mi została z tamtego roku. Jest ładny szczypiorek. Do roboty.
Boże, jakie to jest cudowne, że nadszedł w końcu ten moment, że można w końcu coś porobić w tym ogródku. Normalnie ogrodofil. No tu zostawiłam właśnie gdzieś tam przez przypadek cebula. Szczypior jest ładny, taki młodziutki tu też się wybił. Tu posadziłam czosnek. Pisaliście mi, że nie powinnam koło stanowiska, gdzie była kiedyś cebula, posadzić czosnku. No nie wiedziałam. Uczę się, jak wiecie. Natomiast no, na razie jest okej. Wszystkie, cały czosnek się tutaj wybił. Tam zostawiłam jeszcze pietruszkę, muszę ją tam... No i teraz nie wiem, co z tą cebulą tutaj. Zjem ją po prostu. A cebulę nową, ten zagon tutaj przeznaczę. Na co mi ziemia przekompostowana? Ziemia przekompostowana na pewno do tego, żeby te kompostowniczki tutaj sobie uzupełnić. Skrzynię od Bartka i tutaj, no, chciałabym pomału przechodzić na taką metodę, jak wiecie, bez przekopywania. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Na razie tam wyściółkowałam ziemią przekompostowaną te truskawki, ale one zarosły tak jakimś tam badziewiem, że poczekam, aż te truskawki się wybiją, żebym wiedziała, które przeżyły i które tam zakwitną i jak to wygląda. I wtedy dopiero je wyściółkuję słomą, po prostu słomą. Okej, dobra, do roboty, koniec gadania. Muszę pousuwać, co tutaj się wybiło. Przejść sobie w jakąś taką, wiecie, nie mam tu na miejscu, musimy iść do tego grajdołka. Posadzę tą cebulę, tą cebulę posadzę. Jak ona wykiełkuje, no to znowu wyściółkuję. To wszystko tak ładnie wygląda, oni mają tam wyściółkowane i w ogóle. A ja na przykład nie do końca wiem, jak to wygląda. Rozkojarzyłam się. Są moje narzędzia, się pytam. Co się odjebało? Miałam przecież takie i takie. No takie coś, normalnie, wiecie, do chwastów. I kupiłam sobie sierp. Słuchajcie, to jest dopiero hit. Sorry, że tak hałasuję, ale taka... A tu są moje wszystkie narzędzia. Dobra, jedziemy z koksem. Światło, prąd drogi, wszystko drogie. Chodzi o to, że ja tak nie do końca wiem, patrząc na te wszystkie programy, poradniki, z tym ściółkowaniem, tak modnym, tam nieprzekopywaniem i w ogóle i tak dalej. Czy na przykład takie nasiona. Ja mogę posiać i co? I przykryć to słomą? One się wybiją? No skoro chwasty się nie wybiją, to moje nasiona też się nie wybiją. Więc ja muszę poczekać, tak? Aż one się wybiją i wtedy dopiero wyściółkować. No to są właśnie takie rozkminki początkującego ogrodnika, amatora totalnego. Szczegółowo, naprawdę szczegółowo. I tłumaczyła, jak chłop krowie na rowie, jak to ma być zrobione. Bo ja na przykład nie wiem. Nie wiem, jak tego się używa. To pewnie jakieś tak do głębokich takich tak się wkłada. I można tak wyjąć. I cały korzeń wyszedł. To jest dobre, wam powiem. To mi się podoba. Gdzie ja to kupiłam? Nie wiem, sorry, nie powiem wam, gdzie to kupiłam. Pewnie w jakimś ogrodniczym. Ale, no to jak już tak, jak chłop krowie na rowie, to wam pokażę to z bliska. Pokażę wam na przykładzie takiego oto chwaściora, żeby było go widać. Hop, hop. Obkręcamy. I wychodzi z całym korzeniem. A nie, wiecie, że przeważnie chwasty są takie okrutne. O, wyrwiemy tak, korzeń zostaje i to później tak nam wychodzi. Wygląda to tak. Firma jakaś taka, o. There's a lot of colors. I don't know where to go. See a lot of colors. Only feeling blue. There's a lot of colors lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea.
tak swoją drogą, to wiecie, że strzeliło nam 15 tysięcy subskrypcji. Bardzo mi miło. Bardzo Wam dziękuję. I jest to bardzo mobilizujące, satysfakcjonujące. I fajnie, no po prostu fajnie. No, wzięłam sobie tutaj, żeby mi to po prostu się nie rozwiewało. Nie wyrzucam słomy na kompost, tylko chcę mieć to tutaj, ten, tego, ten. The same for me, standing by the shore, while you're on the open sea. No i muszę dzisiaj posadzić właśnie te sosny. A chcę je posadzić, już Wam pokazuję, dokładnie tutaj wzdłuż płotu, gdzie ostatnio wyrwał korzenie mi pan koparkowy, za co bardzo dziękuję. Gdzieś tam pomiędzy, znaczy tam gdzieś pomiędzy zobaczę, mam tam 20 parę sztuk, więc zobaczymy. Tam od strony drogi pewnie bym chciała. Tutaj ten fragment słoneczny zostawiam, bo chcę, żeby tutaj rok temu były ziemniaki. Na pewno to poletko tutaj wykorzystam. Wiecie, że w ogóle na tej działce nie mam żadnego iglastego drzewa. Żadnego. Chciałabym to trochę urozmaicić. Dostałam te sadzonki, no i trzeba je wykorzystać. Jak dają, to brać. Jak zabierają, to sadzić. Tu. Tu. Kiri. Się uda. To się uda. I rośnie ładnie. Ja to zawsze muszę mieć niespodzianki. Stąd się z Wami żegnam. Zjadłam obiadek, zrobiłam sobie drzemkę. Nie mam sił dalej nic robić. Zdenerwowałam się na kopanie tych dołków. Obraziłam się, musi mi przejść. Także teraz sobie po prostu pochilluję. Poplanuję, też trzeba. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku.